Cześć dzieciaki, hej! Witam Was na moim kanale Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z pewnym bobasem. A ten bobas to Babyborn. Z pewnością każdy z Was dokładnie zna Babyborn, ponieważ jak ja byłam małą dziewczynką, to już były pierwsze edycje lalki Babyborn. Wcale nie była taka wypasiona jak teraz, bo teraz ma dużo rekwizytów i w ogóle fajnych gadżetów. Wcześniej była taka zwykła, ale bardzo ją kochałam, jak byłam mała. Więc moi drodzy, jeśli macie ochotę zobaczyć tę Babyborn, jak ona wygląda, co robi i jakie ma gadżety, zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Przedstawiam Wam naszą główną bohaterkę Babyborn. Jejku, jaka jest śliczna, zobaczcie. Ma taką słodziutką czapeczkę, niemowlaki zawsze mają takie malutkie czapeczki. Pięknie wygląda, jest takim prawdziwym bobasem, ma śliczne bodziaki. I tutaj na bodziakach taki śliczny króliczek. Spójrzcie, pokażę Wam coś, ma tutaj na łapce taką bransoletkę w kształcie serduszka. Co chodzi o bransoletkę, będę miała dla Was później niespodziankę, ale to Wam później zdradzę. Ale co tutaj jeszcze ma nasza Babyborn? Co to jest za gadżet? O, to jest chyba zawieszka do smoczka. To teraz musimy poszukać smoczka Babyborn. No i teraz smoczka znalazłam, więc możemy go tutaj doczepić na taką specjalną gumeczkę. Ohoho! I teraz nasza Babyborn nigdy nie zgubi swojego smoczka. Sprawdźmy, czy chętnie weźmie go. O tak, chyba już chciała wziąć smoczka. Zdradzę Wam teraz sekret bransoletki. Zobaczcie, Babyborn ma swoją, a ja mam swoją. Teraz razem możemy mieć takie same bransoletki, ale super, prawda? No i spójrzcie, mamy jeszcze buteleczko oczywiście. Każdy maluszek musi pić mleczko, uwielbia pić mleczko, no więc będzie niedługo nasza Babyborn piła to mleko z buteleczki. Sami zobaczycie, czy się napije i czy może beknie sobie po tym, ho, ho. Ale dodatkowo, oprócz buteleczki, mamy jeszcze taki różowy talerzyk i łyżeczkę dołączoną do tego i naszą Babyborn możemy spokojnie karmić, jeśli by była głodna. Przeważnie takim dzieciom daje się na przykład marcheweczki rozgniecioną albo jakieś warzywka. Myślicie, że to koniec? Otóż nie! Mamy jeszcze oczywiście nocniczek, no bo Babyborn, nasza laleczka, uczy się usiadać na nocniczek, więc o, proszę bardzo, do nauki jest. No i pampersik też musi być, no słuchajcie, no jednak to jest niemowlaczek, nie zawsze może się na początku udać zrobić siusiu do nocniczka, więc asekuracyjnie mamy tutaj pampersa. Jak widzicie, nasza Babyborn ma mnóstwo różnych gadżetów, bardzo dużo. Moja, taka pierwsza, którą miałam kiedyś, jak byłam małą dziewczynką, tyle nie miała, dlatego tym bardziej chętnie potestuję tę Babyborn. Myślę, że byłaby już głodna, pewnie by chętnie wypiła mleczko, ale zanim dam jej mleko, no to słuchajcie, z doświadczenia ubiorę jej pampersa na początek. No więc założymy teraz pampersa naszej Babyborn. Ściągamy bodziaki, no i rozkładamy naszego pampersika. Podkładamy, o, bardzo dobrze. Zawsze to będzie jakieś zabezpieczenie, kiedy nam nasza laleczka, nasz maluch będzie chciała się posiusiać. Dobrze, tu zapinamy z jednej strony i zapinamy z drugiej. I jeszcze musimy na to bodziaki nałożyć. Mam nadzieję, że damy radę. O, damy radę bez problemu. Nakładamy na nasze bodziaki. O, proszę bardzo, na brzuszek. Zapinamy tutaj. O, słuchajcie, z tym pampersem to nie jest już takie łatwe zapięcie, ale chyba damy radę. Czas, aby uzupełnić naszą buteleczkę. No dobra, nasz maluszek nie będzie wiedział, że tutaj wodę wlewamy, ok? Powiedzmy, że to jest mleczko dla bobaska. Zakręcamy teraz buteleczkę, a następnie musimy teraz górę ściągnąć i możemy dać pić naszej Babyborn. Nasz maluszek już troszeczkę zasnął i teraz możemy dać jej pić. Niech się napije troszeczkę, pewnie, że tak. O, chyba jest bardzo spragniona. Wiecie, ile ona już wypiła? No, bardzo dużo.
No dobrze, niech jeszcze się napije. Pewnie, że tak. Ale dużo pije, aż wypluwa troszeczkę. No myślę, że już się napiła i starczy. Nasz maluszek już wypił całą butlę. No i słuchajcie, chyba czas sprawdzić, czy nie ma niczego w pampersie i posadzić ją na nocniczek. No dobrze, więc odpinam bodziaki. O, i ściągniemy jej pampersika. Zobaczymy, czy przypadkiem nic nie zrobiła tutaj do niego. Ojejuś! Troszeczkę mokro jest w tym pampersiku. Oj, ale to nic, teraz no posadzimy ją na nocniczek i zobaczymy, czy uda jej się coś zrobić. Aby jej pomóc, mogę ją troszeczkę pogłaskać po brzuszku. I zobaczymy, czy coś zrobi Lala. Ojej, Siusia, widzicie? Uhu, nasza baby born nauczyła się siusiać, świetnie. Słuchajcie, nasza baby born dzisiaj zrobiła na nocniczek. To był jej pierwszy raz. Gratulacje, maluszku, bardzo fajnie. No więc, miała ubranego pampersika, troszeczkę się posiusiała do niego, ale potem zrobiła do nocnika. Super, świetnie. Moi drodzy, tutaj mam pampersika, oczywiście on jest do powtórnego użytku. Jeżeli potem Wam wyschnie, możecie spokojnie jeszcze raz go użyć, bez problemu. Nasza baby born teraz już jest zadowolona, wypiła mleczko. Zobaczcie, jak pięknie się do nas uśmiecha. Oprócz pampersa pamiętajcie, że jest tutaj taki fajny talerzyk do karmienia naszej baby born oraz buteleczka. Laleczka jest szczęśliwa, zadowolona, ponieważ zjadła sobie obiadek, napiła się mleczka i ja jestem bardzo ciekawa, czy Wy, moi drodzy, również posiadacie taką baby born u siebie w domu. Może macie starszą wersję? Napiszcie mi to w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Ta baby born to jest najnowsza wersja, jest świetna, przetestowałam ją tutaj osobiście, serdecznie Wam ją polecam, ale jestem ciekawa, jakie Wy macie laleczki, a może macie dla nich jakieś imiona? Ja swojej lalki osobiście nie nazwałam, nie przywiązuję się do niej aż tak, słuchajcie, ale no może Wy macie lalki i nazwane one są, jakie to są imiona, jestem ciekawa, napiszcie w komentarzu. Dodatkowo pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki, dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Ja Was serdecznie pozdrawiam, czekam na Wasze komentarze. Przesyłam buziaki, pa, do zobaczenia!